Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Dziś trochę z innej perspektywy mnie widzicie, ale chciałabym Wam opowiedzieć o urządzeniu marki Philips. Jest to steamer. Tak to wygląda, jeśli chodzi o pudełko. I z takich danych technicznych to mamy informację, że to jest szybkie wygładzanie dzięki mocy pary. Idealnie sprawdza się w przypadku delikatnych ubrań oraz w podróży. To jest Steam and Go 2 w jednym. I to jest model, zaraz Wam powiem jaki, bo ja się głowiłam bardzo mocno, będąc w MediaMarkt. To jest model GC332/67, bo tych modeli jest kilka. No i jego funkcje to podgrzewana płyta Smart Flow. No i możemy kołnierzyki i mankiety nim prasować. Skuteczne wygładzanie zagnieceń. No i to tutaj mamy tak, 1200 W. Podgrzewana płyta Smart Flow. Skutecznie wygładzanie, 45-sekundowy czas nagrzewania. Odłączany zbiorniczek wody, szczoteczka, bezpieczeństwo dla wszystkich tkanin, doskonałe rezultaty w wygładzaniu kołnierzyka i mankietów, zabijanie bakterii idealnie sprawdza się w podróży i torba. Także ja Wam teraz pokażę. Taka właśnie torba była marki Philips i jeszcze taka szczoteczka, ale to później. Sam steamer wygląda w ten sposób. Tak mniej więcej wielkościowo to wygląda. I właśnie ta płyta jest podgrzewana. Ona działa tak jak normalne żelazko właściwie. Jakbyśmy mieli deskę, to normalnie możemy sobie prasować. Oczywiście wydziela parę. Tutaj jest ten przycisk, który właśnie wydziela parę w czasie działania. Tutaj na tej wtyczce mamy taki wyłącznik właśnie bezpieczeństwa. Także teoretycznie to sobie może być cały czas w kontakcie, a my możemy tylko włączać lub wyłączać sobie, także to jest super rozwiązanie. Tutaj na wierzchu tutaj tego urządzenia jest taka kontrolka, którą zaraz zobaczycie. No i odłączany ten zbiorniczek na parę. No i teraz tak. Ciężko mi będzie troszkę, bo jestem na stojąco tutaj. Ja bym w ogóle chciała wlać kilka kropli olejku lawendowego. Teoretycznie do tego modelu się nie wlewa żadnych aromatów, ale ja chcę sprawdzić. Mam tutaj naturalny olejek eteryczny. Jak wiecie, ja nie cierpię lawendy. No ale że mam ten olejek... O Jezus. To pomyślałam, że może wykorzystam go w ten sposób. Sprawdzę, czy to w ogóle działa. Także... 4 krople dosłownie wlałam, także 4 krople to chyba na to całe, jak to się nazywa, na ten cały pojemnik to nie będzie zbyt dużo. I tutaj wchodzi 60 ml wody, o ile dobrze pamiętam, teraz nie chcę kłamać. Ja mam tutaj wodę destylowaną, tak zwaną, bo ona jest z suszarki od ubrań, takiej wiecie, elektronicznej. Taka po prostu suszarka do ubrań, wiecie. No i tutaj przelewamy. Ja jestem zawsze za tym, żeby do takich urządzeń właśnie taką wodę destylowaną używać, a nie... Nie wiem, czy jeszcze mogę wlać. Dobra, tak zostawimy. Tu jest taka właśnie gumka, takie zabezpieczenie, przez które wlewamy. No i to po prostu montujemy. To jest bardzo proste do zamontowania. No i tutaj mamy już tą wodę. Ja tą wodę destylowaną wezmę tu z tej strony, żeby jej nie wylać. No i teraz włączę do kontaktu. I zaraz tutaj widzicie, wisi moja bluzka. Także o. I teraz tutaj
się taki jest czerwona kontrolka. On tak trochę zabuczał na początku. O. I już leci para. On w 45 sekund się teoretycznie nagrzewa, więc jeszcze jest za szybko. Ale czuć tą lawendę. No i teraz przybliżę Was trochę do mojej bluzki. Na pewno będziecie widzieć te zagniecenia. No i teraz proszę bardzo. Tutaj miałam taką wielką krechę, po prostu takie wielkie, mega zagniecenie, bo ta bluzka była z prania złożona. No i tutaj sobie przelecimy jeszcze. O. No mam nadzieję, że tu widzicie wszystko. Także tak to wygląda i to jest mega szybkie, naprawdę, bo zobaczcie, ja już mam bluzkę praktycznie wyprasowaną. Tutaj sobie jeszcze tak przejadę, żeby było ładniej z wierzchu. I oczywiście cały czas naciskam ten taki przycisk, który daje parę. No. I bluzka jest praktycznie już wyprasowana. Ona tak wisi na tym wieszaku, dlatego też tutaj ciężko to tak zobaczyć dokładnie. Ale naprawdę bardzo ładnie prasuję to. Wszelkie zagniecenia znikają i bluzka jest praktycznie gotowa do ubrania. Tutaj można po wszystkich powierzchniach normalnie ją używać. Tutaj coś mi się zrobiło, ale ja nie wiem od czego to takie dziwne. No nic, pewnie sama zagniotłam. No także jak widzieliście, tutaj opara leci i czuć ten aromat lawendy, także ja myślę, że można inne aromaty też używać. No i tyle wody mi zostało, także ja myślę, że no to, co jest tutaj, ten pojemnik, to jest tak na jedną bluzkę, jak chce się ją porządnie przeprasować, to w zupełności wystarczy. Naprawdę bardzo fajna rzecz, jeśli chodzi o podróże, bo no właśnie możemy sobie ze sobą zabrać to urządzenie, ono nie jest takie duże i normalnie jako żelazko i wiecie, no i to się do wszystkiego nadaje, i do tapicerek, i do delikatnych ubrań, i do jakichś płaszczy, także super sprawa, ja jestem w ogóle mega zadowolona z tego. I są też różne wersje, bo jest jeszcze wersja taka bez tej płytki i że tylko jest sama para leci, jest taka plastikowa płytka, ale no my woleliśmy dorzucić jakby trochę pieniędzy i z tą metalową płytką wziąć, bo, no, bo często zdarza nam się podróżować. No i też bardzo szybko, przez to, że to się bardzo szybko nagrzewa, czasem jak się śpieszę do pracy i chcę tylko coś szybko, szybko przeprasować, jakieś jedno zagniecenie, bo wiecie, czasami tak jest złośliwość rzeczy martwych, że gdzieś coś tam się zagniecie. Ja już prasowałam bardzo delikatne bluzeczki, takie prześwitujące, nic się z nimi nie stało. Prasowałam zwykłe właśnie bawełniane bluzki, nic się z nimi nie stało. Prasowałam koszulę, też się nic z nimi nie stało, także to jest naprawdę bardzo bezpieczne urządzenie.
i myślę, że godne polecenia. To konkretne kosztowało 430 zł, o ile dobrze pamiętam, albo 450 chyba, ale ceny tego bez tej płytki nagrzewanej można już dostać w granicach 200 zł, także oczywiście pewnie przez internet dostaniecie gdzieś taniej, ja to w MediaMarkt kupiłam akurat, także no. Dajcie kciuka w górę, jeśli Wam się to podoba i jeśli lubicie takie urządzenia, takie filmy różne, to może Wam ponagrywam, bo jeszcze parę różnych takich rzeczy pewnie by się u mnie znalazło. To do zobaczenia w następnym filmiku. Buziaczki, pa, pa!